Witajcie na kolejnych zajęciach, na których wykonamy sobie świnkę skarbonkę z plastikowej butelki. Zapraszam! Do przygotowania zadania potrzebne nam będą dwie kartki z bloku technicznego w kolorze różowym oraz białym, nożyczki, plastikowa butelka, nakrętki po napojach, najlepiej w kolorze białym, różowa słomka, nożyk introligatorski oraz pistolet do kleju na gorąco. Zaczynamy od przecięcia butelki w wyznaczonych miejscach. Następnie pozostałe części łączymy ze sobą. Następnie przygotujemy sobie prostokąt. W moim przypadku będzie to 13,5 cm na dłuższym boku kartki. Butelkę obklejamy przygotowanym prostokątem. Teraz przygotujemy sobie uszy. Możecie narysować i wycięcie sami lub pobrać ze szablonu zdjęcia, które umieszczone jest poniżej filmu. Większy szablon odrysowujemy sobie na różowym papierze. Będziemy potrzebować dwa uszka, więc dwa. Mniejszy szablon odrysujemy sobie na biały. Następnie wycinamy nasze narysowane uszy.
Kiedy mamy już wycięte, przykleimy sobie środki. Następnie nacinamy uszko. Dajemy sobie troszeczkę krainu. I w taki oto sposób sklejamy, żeby nasze uszko stało się bardziej trójwymiarowe. Następne w taki sam sposób. Mamy już gotowe uszka, przyklejamy je do naszej świnki. Następnie przyklejamy oczka. Możemy skorzystać z gotowych lub wykonać je sami. Nosek zrobimy z nakrętki, na którym narysujemy dwie dziurki markerem. Do butelki. Zakrętki łączymy ze sobą za pomocą kleju na gorąco, aby powstały nam cztery nóżki. I przyklejamy je do świnki.
Tłumki po napoju wycinamy harmonijkową część. Troszeczkę skręcamy. Utworzył nam się ogonek z różowego papieru. Narysujemy sobie taki oto ogonek. Przyklejamy do rurki. Nasz ogonek jest już gotowy. Przyklejamy go do naszej świnki. Na grzbiecie świnki robimy nacięcie w wyznaczonym miejscu, przez które będziemy wrzucać nasze pieniążki. Nasza świnka skarbonka jest już gotowa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na kolejne zajęcia. Śledźcie nas na naszej stronie internetowej www.lubenia.pl w zakładce Kultura. Do zobaczenia!